Witam, ja jestem Lodz i zaczynamy od praktycznego końca tury. Czy to lepiej w sumie mogą mnie polubić teraz? Brakuje jakiegoś współdzielenia mapy, czy coś takiego właśnie. Ja mogę coś takiego zrobić z Austriakami na przykład. Brakuje też takiej kampanii na multi, tak jak w Szogunie. Akurat tutaj bym z chęcią powalczył na multi z kimś. Nie, Polska. Tam Rosja. Bracia Rosjanie. No. Dobra, chyba już nikt więcej się nie będzie ruszać. Ja nie wiem. Dobra. W ogóle bardzo ciekawie to opisują wszystko, ale... Naprawdę teraz to nie wiem, czy ja chcę o tym... Co? Co? To teraz halo. Jak nie ma Holandii? Jak z Francją? O. Dobra, ja wam zapłacę. Dobra. Nie, zaproponuj. Sojusz nawet wam bym dał. Prawo przemarszu na 20 tur. Nie chcę mi się z Francją lać, bo będzie mnie wkurzać zaraz. To jest kawałek drogi. Nie, to nie. Rozwalimy was i tyle. Ale tak, Holandia padła i to jest niedobrze. Tu jest Ceylon, wyzwolił się. Powstańcy kandyjscy. Mogę z nimi handlować? Nie, bo powstańcy. Pewnie się w piratów zmienili. A jakże piraci? A tu powstańcy, he? No, co ja poradzę? Czemu tak długo na Gdynię się czeka? Mimo, żeby kurwa, ona jakoś późno była, ale. Dobra, zaczynamy od w takim razie wojny. Totalnej. Tu machniemy to, tu machniemy to, tu machniemy to. Tutaj nic nie machniemy. Dałoby się.
Tu może coś ulepszymy. Ej, to się bardziej opłaca. A, bo to jest taki lokalny. Wtedy można od razu to... Kurwa, nie, to rekrutujemy. To budujemy, żeby to było szczęście i dobrobyt. To się nie opłaca. To się nie opłaca. Ej, cokolwiek tu się opłaca, halo. A jak tak wezmę? Dobra, nie. Tak, jedziemy, nie ma. Jaki rozwój? Podbijemy wszystko i tyle. Podbijemy dalszy marsz! Naprzód! Okej. Tu już wiemy, że lepiej tego nie opuszczać. Moje oczy są na twoje usługi, panie. Tu spróbujemy tego zastrzelić, nie udało się. Lecisz. Akurat ty możesz normalnie chodzić. Czy ty ładnie kradniesz technologię? Co mogę zrobić? Zobaczmy. Dobra, teraz ty nie zobaczysz zbytnio. Jestem na twoje rozkazy. Dobra, to chyba automatycznie wykradałeś technologię, więc może się uda. Tyle, do 80 trzeba to zbić, bo problem się robi. Wasza dostojność. Świnie, gnijcie w chlebie. No teraz to ich rozniesiemy, oni się nawet nie ponaprawiali, bo to kosztuje. Trzeci rok tej wojny. O, Szekspir. Dobra, widzimy się za chwilę na polu bitwy. No. I tyle z tych, nie? Wy natomiast, drodzy koledzy, tu walić. Dobra. Wy lepiej się cofnijcie. Ej, bo oni mi w generała celują. Ale to nielegalne. No, ognia. Kurde, mieszkańcy... O, nie są bosi. Tak, mieszczanie mają buty. Nie wiem, czy w ogóle... A duży chyba też mają buty. Chyba wszyscy mają buty. Tak, Napoleonie była ta chyba piechota słynna bez butów. Oho, się wkurzyli. Mhm.
Myślę, jest to, że pikinierzy nie mogą na górę wchodzić, z tego co pamiętam. O! Dobra, jeszcze tych ostrzelać. Blisko, nie możecie ścierać, nie. Teraz będzie śmiesznie. No, traficie tam, czy nie? Tam się opieracie. Dobra. Wy tu. Tu. Serio, jak ktoś pamięta, jak to się robiło, to weźcie mi napiszcie, żeby przyciągnąć, nie wiem, tych zamienić miejscem, czy się dało, bo ja nie pamiętam. Jak nasza artyleria wygląda, bo patrzyłem jeszcze. Ładnie. Aż chce się na zbaraż iść. Ratować go przed Szwedami. To jest dobre pytanie. Oni są tam uwięzieni. Jest tam, nie? Skąd te wilki? Nie. A ci się zbagowali, bo są... O, to była najlepsza decyzja. A nie, że zaraz, ja strzelanie ręczne. Mówię za dużo szczególnie, ja się przyzwyczaiłem.
A, to ci łani dzielni polegli. Tu ci generals. Dobra. Poczęli, super. Och nie. Stu dwóch, tak? Stu dwóch. Trzymać. Walić tam. Daj. Też tam. Halo, jaki tu problem jest niby? Jacy tchórze, wygrywamy, a oni uciekają.
O, wrogi generał zabity. I tak się robi. Dobra. Tu się wbijać masą, żeby nie powiedzieć rzeszą. Co? Nie wiem, jak oni tyle tracą, ci moi. Halo, wygrałem. By nie strzelać jeszcze. Nie wiem, czemu ci ułani tak zwariowali nagle. Dobra, raz, atak. Wy teraz jeszcze tu możecie pomóc. Dobra, i teraz będziecie się cofać tutaj.
Coś takiego? Nie wiem. To jak budynek stracony, halo. Tych rozstrzelać. Tu z dachu nikt nie boi się strzelać, każdy. I tak się wygrywa. Kurde, jak ci powstańcy z hiszpańscy rozstrzelani przez Francuzów. Co się stało? Halo. Ja też się znam Windowsa i zminimalizowałem, a pierwszy w ogóle nie wywaliło. A kurde, ta gra naprawdę bywa irytująca. W sensie... Shogun tak nie miał, żeby... Shogun jak się zminimalizowało, to się nic nie stało nawet często. Okej. Okay. Powiem, że tak porównując już teraz Empire'a i Shoguna, ujeczkę, tak, to jest... Nie powiem niebo a ziemia, wręcz przeciwnie, powiem, że jedna i druga gra ma coś, że jakby połączyć je i wybrać te najlepsze cechy, to by wyszła gra perfekt. O, ja bym mi zastąpiła na kanale. Empire Shogun 2 Total War, o. O. Co my zdobywaliśmy? A. Tak. W ogóle mam myszkę Windowsową, jestem ciekaw, czy widzicie to, ale gra nie ogarnęła i się zmieniło. Dobra, widzimy się za chwilę. O, no, jesteśmy chyba... żadnych jednostek nie widzę, żebyśmy stracili. No to jest tragedia, że tak się skończyło, ale trudno. Gotuj się do bitwy! Do usług. Gdzie ja to mogę rekrutować? Tu jest napisane? Taktyka lekkiej piechoty wymaga, to ja wiem. Dobra, to możemy naprawić, to naprawimy. Armia i tak tu postoi, to naprawimy ją w kolejnej turze. I w sumie na chwilę obecną tylko to możemy robić. Tu na pewno pamiętam, że można ich rekrutować. Na Wołyniu. Zobaczmy jeszcze tak. Francja zmądrzała. Prusy. Co wy na to?
To może trochę mniej ten. Zaproponuj pokój. To jeszcze inaczej. Ja mogę tak spokojnie trochę to ciągnąć. Zapłacimy wam. Ale za Saksonię. Nie, to nie. O, już chcą sojusz, okej. No tu mamy Memel, tu mamy Gdynię. A tu mamy w ogóle europejski port dopiero jakikolwiek. Też nie było. Tworzymy tych hulaków, naszych agentów. Dobrze w takim razie ogarnąć, czy gdzieś nie mamy jeszcze jednego. Tu była lista, okej. Okej. No, opór religijny. Mówię, najpierw Wilno, potem Wołyń i następnie weźmiemy chyba tutaj już. Żeby darujemy. Dobra, no to jedziemy kolejną chyba turę. Nie mogę tego zrobić. Szczerze mówiąc, ja tylko zerknę, ile my już nagrywamy. Stopera nie włączyłem, niedobrze. Dobra, chyba już będzie koniec odcinka, więc ja się odżegnam, w tym odcinku będzie to na wszystko. A jeśli nie, to zaraz po prostu zobaczymy się po cięciu. Przypominam, lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu, klikaniu w dzwoneczek, żeby mieć na bieżąco powiadomienia o filmach. Mam nadzieję, że seria się podoba. Jak coś, to zawsze standardowo piszcie, żeby coś zmienić, coś poprawić. Nie wiem, jak chcecie mi jakieś rzeczy powiedzieć, doinformować, też mówcie. To tyle, hejo.